Zademonstruję dzisiaj, jak wykonać półwidok, półprzekrój w rysunku SolidWorks. W modelu mamy utworzoną mówkę gwintowaną. Przechodzimy do rysunku. Następnie wybieramy jeden z widoków, w moim przypadku przód. Teraz, aby wykonać półwidok, półprzekrój, przechodzimy do zakładki widok układu, klikamy widok przekroju, następnie wybieramy półprzekrój i przyciskamy lewy przycisk myszy w samym środku naszego modelu. Odsuwamy utworzony półwidok, półprzekrój, zatwierdzamy.